witajcie na kanale Hiszpania od Kuchni. Beata, wasz przewodnik po wybrzeżu Costa Blanca. Dzisiaj pokażę wam stare miasto Altei. Altei, moi drodzy, to jest perełka w Koronie, tutaj na wybrzeżu Costa Blanca. Jedno z najpiękniejszych miast. Gdybyście weszli na takie portale internetowe hiszpańskie pod tytułem 10 najbardziej romantycznych miejsc w Hiszpanii, to na pewno na tej liście znajdzie się Altea. Jesteśmy na głównej ulicy, która nazywa się Calle San Miguel. To ulica bardzo komercyjna. Dzisiaj mamy jeszcze szczęście, że nie ma za dużo ludzi, ale ogólnie tutaj wieczorami, latem mamy już tłumy ludzi spacerujących, ponieważ Altea również ma bardzo dobrą ofertę gastronomiczną, jak i również bardzo oryginalne butiki. I moi drodzy, podchodzimy już tutaj pod nasz plac kościelny. Zobaczcie, kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Pocieszycielki, nazywany również kopułą Morza Śródziemnego. Jeśli oglądamy jakieś zdjęcia z Costa Blanki, przewodniki, widokówki, na pewno na jednej z nich też znajdziecie ten kościół. Kościół oczywiście budowany jeszcze 400 lat temu, tak jak i również Stare Miasto. To Stare Miasto już ma ponad 400 lat historii. Kiedyś oczywiście ten kościół był o wiele mniejszy. Ten kościół został przebudowany w taki sposób na początku XX wieku, a dokładnie w 1902 roku. W stylu troszeczkę takim właśnie secesyjnym, azulejos, czyli te płytki ceramiczne, to również oznaka tutaj nie tylko Hiszpanii, ale i Portugalii, Grecji, czy nawet Włoch. Za chwileczkę przejdziemy się już na plac kościelny. Jesteśmy już na placu kościelnym. Zobaczcie, tutaj mamy najstarszą kaplicę. Widzimy jeszcze taki portal romański, ten pierwszy portal, który tutaj był 400 lat temu. Dzisiaj kościół o wiele większy. Są godziny otwarcia, czyli tutaj tak zazwyczaj na co dzień te drzwi nie są otwarte. Rano gdzieś od 10 do 13 i później dopiero gdzieś około 18. Zobaczcie, na tym placu zazwyczaj latem mnóstwo kawiarni, restauracji, praktycznie kuchnia z całego świata. Tętni życiem ten plac. Oczywiście Altea również znana jako miasto artystów. Teraz przejdziemy się na taki punkt widokowy, na którym kiedyś był dawny zamek obronny. Tutaj właśnie też pilnowano brzegów Altei przed napadami piratów, a latem jest to kącik, gdzie mamy zarówno artystów, malarzy, jak i muzyków, którzy tutaj, prawda, upiększają nam życie. I stąd za chwileczkę zobaczymy przepiękne widoki zarówno na górę Sierra Gelada, tą górę już znamy dokładnie, to park krajobrazowy, który łączy nam Albir i Benidorm. Już tutaj oddali Benidorm na horyzoncie, a w dole mamy port Altei, port rybacki, który do tej pory bardzo aktywnie działa. Codziennie o godzinie 18 odbywa się aukcja rybna, gdzie sprzedaje się wszystkie tutaj złowione wcześniej przysmaki morza. Teraz już schodzimy dawną główną ulicą Altei, Calle Mayor. Zobaczcie, jak pięknie wyłożona kamieniami w dwóch kolorach. I właśnie na tej ulicy znajdziemy dwie restauracje z gwiazdą Michelin. Jedna z nich jest zaraz tutaj po mojej prawej stronie, La Capella. Tutaj znajdziecie bardzo tradycyjne potrawy z regionu Walencji. I troszeczkę niżej za chwileczkę zobaczymy restaurację Osto. Tam z kolei już bardziej taka kuchnia innowatorska. I już wychodzimy przez dawną główną bramę miasta, za chwileczkę poza mury obronne dawnej Altei. A przed nami na horyzoncie, dzisiaj otoczona tak jak płaszczykiem, góra Sierra Bernia. Najbardziej majestatyczna góra Altei. Tak, moi drodzy, tutaj widzimy już widoki na
tą nowoczesną część Altei. Altea zawsze była podzielona na dwie części. W dole mieszkali biedni rybacy, natomiast tutaj na górze, na Starym Mieście, to było miejsce zamożnych mieszczan. I teraz w oddali, zobaczcie, mamy tutaj widok na skałę Ifac, tam, u której podnóża znajduje się miasto Calpe, tutaj Moro de Toix też byliśmy, mamy tutaj wideo, zaraz Wam pokażę w opisach, i Sierra Bernia, na której znajduje się bardzo ekskluzywne osiedle Altea Hills. I kolejny przepiękny taras widokowy, stąd mamy zarówno widoki na Benidorm, na park krajobrazowy Sierra Gelada, jak i w dole na port. I zaraz sobie zrobimy panoramę aż na drugą część Altei. Do Altei możecie wygodnie dojechać sobie kolejką. Tutaj w dole mamy przystanek kolejki. Oczywiście na Stare Miasto już trzeba wejść na nogach. I tutaj sobie, moi drodzy, robimy panoramę. I w dole domki, prawda, cała Altea budowana od góry, później rozbudowywała się w dół. Dzisiaj oczywiście o wiele wygodniej mieszka się bliżej morza, bliżej plaży, więcej parkingów, więcej możliwości przestrzeni. No i jeszcze trzeba wspomnieć, że Altea, moi drodzy, to miasto artystów. Tak, zobaczcie, wszystkie lampiony ozdobione przez lokalnych artystów, dlatego że w Altei do tej pory mamy Akademię Sztuk Pięknych. Także już od XVIII wieku tutaj bohema Walencji przyjeżdżała, jak to się mówiło dawniej, na prowincję, prawda, żeby odpoczywać od dużego miasta. Nawet wybitni tutaj ludzie mieszkali, zaraz sobie z naszej prawej strony, naszej lewej strony, sorry, przejdziemy obok domu wybitnego humanisty z Altei, Francesca Martinez i Martinez, który zebrał niesamowitą kolekcję dzieł Cervantesa. Nawet widzimy tutaj, o właśnie, Cervantes, autor Don Quixota. Oczywiście nigdy nie mieszkał w Altei, natomiast to jest dom prywatny, a kolekcja znajduje się aktualnie w Regionalnej Bibliotece w Walencji. I tutaj już będziemy szli sobie znowu w górę i za chwileczkę dojdziemy na plac kościelny. Także tyle o Altei. Oczywiście na wycieczkach można się dowiedzieć o wiele więcej. Dzisiaj to tylko takie zachęcenie dla tych, którzy mieliby ochotę tutaj się wybrać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i ponownie do zobaczenia na kanale Hiszpania od Kuchni.